Witamy w kolejnym wydaniu magazynu wędkarskiego Rapa. Dziś w programie pokażemy relacje z mistrzostw okręgowych, które odbyły się na warszawskim kanale żerańskim. Powiemy też o tym, jak łowić na muchę. Zaczynamy od relacji z zawodów okręgowych, które miały na celu wyłowienie mistrza okręgu mazowieckiego. Zawody są rekordowe. Takich zawodów w okręgu mazowieckim jeszcze nie pamiętam od lat przynajmniej 20. Tak. 173 zawodników, zawodniczek i zawodników, to jest 15 kobiet, 41 juniorów, 87 seniorów i 30 kadetów walczy tutaj o tytuł mistrza okręgu dzisiaj i jutro. Tak, no, trochę trafiliśmy nie za bardzo dobre warunki do łowienia, ponieważ ze względu na to, że na zaporze tam coś stała się jakaś awaria, upuścili bardzo dużo wody, stan wody jest niski, a ta ryba przy tej temperaturze po prostu no, się trochę gotuje i nie wróżę tutaj zbytnio wysokich wyników, ale ponieważ startują najlepsi zawodnicy, to na pewno coś złowią i wyniki wyników zerowych na kanale zwykle jest bardzo mało. Łowimy tutaj ryby wszystkie te, które są nieobjęte zakazem gatunkowym i zakazem okresem ochronnym, czyli w tej chwili tutaj takim ważnym elementem jest to, że okoń łowiony w zawodach musi mieć 18 cm. Myśmy kiedyś traktowali okonie jako tak zwane zło, czyli chwast. Dzisiaj z tego chwastu się zrobiła ryba drapieżna, bardzo poszukiwana, wytrzebiona prawie do zera w warunkach naszych mazowieckich, objęta ochroną i moim zdaniem słusznie. Wymiar jego 18 cm no już powoduje to, że tymi paprochami ciężko jest takiego konia złowić, trzeba używać innych przynęt. Tutaj są tacy sprytni zawodnicy, że zatrudniają takiego płetponurka i 20-30 nie łowi nic, a on ma dwa leszcze i to takie po 2 kilo albo i więcej. Tak się zdarzało to w Pietniu, chociaż ten kanał jest uważany przez wyczynowych zawodników za jedno z lepszych w Polsce łowisk, czyli najrówniejszych. Ale na zawodach w Pietniu na Pucharze Warszawy były cuda. Na przykład otwierające stanowiska nie łowiły. Łowili ci, co mieli też zamówionych płetponurków. Z czego nie wolno? Nie wolno nęcić z dwóch rąk w czasie trwania zawodów. Do nęcenia jest przeznaczony czas 5 minut od tak zwane 5 minut na nęcenie przed rozpoczęciem tury. Tura trwa 3 godziny. Wszystkie ryby zabrane do siatki przez zawodnika, jeżeli są niewymiarowe lub podlegają ochronie, muszą być z tej siatki wyjęte przed ostatnim sygnałem. Potem już komisja sędziowska na to nie pozwala. Wolno nęcić za nętnikiem. Wolno, według nowych przepisów, wolno trzymać wędkę w suporcie. To jest tak, jak tutaj w tej chwili są wystawione wędki. Zawodnik może trzymać tą wędkę w suporcie, tylko musi mieć z nią stały kontakt. Moja przygoda z wędkarstwem to się zaczęła wtedy, kiedy mi tato dawał klapsy, to tak delikatnie powiem, za łażenie na ryby. Ja się wychowałem na Mazurach, to znaczy na Warmii. Tam było dużo wody i trudno było się nie zarazić wędkarstwem. Ja wędkuję już ponad 50 lat, także to już jest szmat czasu. Tak, ale ja wędkarstwo uważam za sztukę, to nie jest sport, to jest w pewnym sensie. No, to jest sport, bo się ocenia, bo są punkty, bo są miejsca, lokaty i tak dalej. Natomiast bez użycia głowy i tego, co w głowie tam funkcjonuje, czyli rozumu, nie da rady złowić ryby. Tutaj decyduje więcej inteligencja, spryt taki, rozpoznanie łowiska, podanie tego, co ta ryba akurat lubi w tym momencie. No i to są po prostu elementy ważne, które są decydują i dzisiaj mamy zawodników takich, którzy no, liczą się na świecie. No, szkoda tylko, że te nasze formacje nie mogą na czas poważnych zawodów się porozumieć i
startować jako drużyny, no ale to, tą chorobę to mają wszystkie sporty w Polsce, no, było widać na Mistrzostwach Świata. Czy na sektor kadetów już ten okręt przeszedł? Jeszcze nie przeszedł, jest teraz, wchodzi w sektor kadetów. Podaj mi sygnał, kiedy przejdzie poza kadetów. Dobrze. Wolno nęcić. Wolno nęcić. Wolno nęcić. Zawodnicy ruszyli do boju, a my postanowiliśmy porozmawiać z niektórymi z nich po to, aby zapoznać Was z tajnikami wędkarstwa. No, w zawodach wędkarskich biorę udział od 1982 roku. No, z małymi sukcesami. Dużych ryb na zawodach wędkarskich to się raczej nie łowi, prawda? Ale były jakieś leszcze 2-3 kilowe. Teraz przygotowuję zanętę. Jokersa zmieszałem z gliną. Taką glina rozpraszająca, że jak się wrzuci do wody, to się bardzo ładnie od razu rozchodzi. To zanęta jest taka dosyć uniwersalna. W tej chwili jest i płotka, i trochę leszczyka jest w kanale, także zanęta musi być ukierunkowana raczej tak pod każdą rybkę. Przygoda z wędkarstwem takim wyczynowym zaczęła się od tego, że jeździłem na zaporę na dębę i tam podejrzałem takich zawodników bardzo dobrych w Polsce, rodzinę Bystydzińskich. Podejrzałem, jak oni zaczęli łowić na tyczki, to znaczy długie wędki, no i się od nich tak zaraziłem. I od tamtej pory tak regularnie bawię się w te zawody. Takie marzenia, żeby jakąś wielką rybę złowić, to raczej nie. No, marzenia są zawsze takie, żeby wypadać jak najlepiej w zawodach wędkarskich. Zdobyć tytuł mistrza, przykładowo okręgu, potem mistrza Polski. Bo... No, w zasadzie to ojciec mnie zaraził wędkarstwem, a było to tak pod koniec lat 70. już w zasadzie. Wprawdzie mam tych lat dopiero 30. parę, ale no ponad połowę życia już swojego młodego wędkuję. Ta zanęta raczej taka niespecjalnie ukierunkowana na konkretny gatunek, bardziej uniwersalnie, bo to o tej porze roku w kanale to nie przeważa żaden z gatunków, więc zanęta musi być no, w zasadzie uniwersalna. No, sprzęt tyczka taka dosyć powiedzmy z średniej klasy w zasadzie, Meduza J, dosyć stara już wędka, w tej chwili są nowsze, ale no to jest to sprzęt niestety drogi. To stanowisko firmy Catching, firmowane przez Mikado, no, w sumie na ten poziom zawodów w zupełności wystarczy. Także najważniejsze jest to, co jest w wodzie, a nie to, na czym się siedzi. Ale raczej to taki sprzęt no, niestety pomaga po prostu. Marzą mi się jakieś takie duże pstrągi, których jeszcze nie spotkałem, powiem szczerze. Natomiast takiej białej ryby to w zasadzie złowiłem już wszystko, co było do złowienia. No nie były to jakieś okazy, ale w zasadzie każdy gatunek. Prosto z zawodów ruszyliśmy na ryby. Tym razem będziemy łowić na muchę. Są dwa rodzaje much. Sucha i mokra. Mucha mokra polega, znaczy mucha mokra generalnie tonie. I jest w ogóle, Grzesiu, inna, że tak powiem, technika łowienia na tą muchę mokrą niż na muchę suchą. Właśnie łowimy na muchę suchą. Mucha sucha pływa po wierzchu. Ryba ją zbiera.
specjalny płyn, rozumiesz, z tego co wiem, do tego, żeby mucha nie tonęła? Wypornościowy. Wypornościowy. A powiedz mi, bo ty jesteś fachowcem, ja to rozumiem, że tej muszce, tak, jestem dyletantem troszeczkę. Powiedz mi, czy jest taka możliwość, żeby mucha pływająca, po prostu można było na nią cały czas rzucić, żeby nie otonęła? Tak. Czy ona zawsze nasiąknie i bez żadnych preparatów, bez żadnych, rozumiesz... Ona się kiedyś w którymś momencie nam przymoła, czyli suszenie mochy później nam jest potrzebne. Czyli musimy wykonać do 5-6 ruchów takich nad wodą, szybkich, żeby tą... Zrzucić tą wodę, ja że tak może powiem, pokażę to, jak to wygląda, że taki... Panujemy taki... A, wtedy, teraz suszysz, teraz suszysz. Tak, suszymy muchę, ona już wtedy, jak się położy, wiadomo, Rewa. Jest na wodzie. Taka jest, tak napuszona jest, tak. Teściowa. Ona się utrzymuje cały czas na wodzie, tak jak widać. Generalnie jest tak, że z muchą każdy sobie poradzi. Mało łowiący na muchę, dobrze łowiący na muchę. To musi się po prostu wczuć w tempo, w tej zbieranie ryby. No. Podawanie właściwie tej muchy dla ryby. Są takie momenty, że ryba tylko dotknie ta mucha wody i już jest zbiórka. Musimy być niesamowicie czujni do tego łapania. Są katalogowe muchy, już typowe takie, już skatalogowane. No ale no są, można powiedzieć, bardziej na noc to jest łapanie, no niż na dzień. Tylko zależy wszystko od środowiska i od wody i gdzie się znajduje. Jak długo się kręci taka muchę? Mucha sucha, 3-4 minuty, 5, w zależności jaka jest skomplikowana. A mokro? Mokro, tak w tym samym czasie. Tutaj możemy pokazać kiełża, który się znajduje, taki typowo kiełż. Pływający no, prawie w każdym środowisku, nie wszędzie występuje, ale przeważnie w większości wód występuje. W Wiśle na przykład jest. Ciemna właśnie postura kiełża, korpus czarny. Ale kolory, ale jakie materiały. Skórka od kiełbasy, tak? Co tam jeszcze ten mamy ciekawego? Ten kiełż, co przed chwilą pokazywałem, no to jest ze skórki kiełbasy. No, ale to są gadżety, które już każdy... Pióra marabuta, pióra kury, pióra koguta. Jakie jeszcze materiały, Grzegorz, używasz? Tutaj do tych materiałów to są sierści przeróżnych królików. Można mieszać różne... sierść ze sobą, żeby uzyskać jakiś kolor, ewentualnie jakąś imitację. Im paskudniejsza mucha, tym łowniejsza. To jest kiełżyk, który jest upleciony. Czyli to normalnie w rękach można to zrobić? Nie, potrzebny jest ma duży wytrzymały haczyk, ale żeby upleść, to widać, czy jest tutaj spód tego kiełża jest inny, a wierzch jest inny. To jest po prostu z dwóch nici upleciony jedna warstwa. Jakie ma oczy piękne. Oczy można robić z wielu materiałów, można sobie kupywać, można sobie wspomagać bardzo grubymi żyłkami, topiąc je i układając oczka. Jakie to jest owada? Jętka, to jest wszystko jętka. Wszystko jętka. Skrzydełka to jętkowate. A to jest sarna, słuchaj, tutaj? To jest letnia sarna. Letnia? A co, zimowa od letniej to się różni grubością? Tak. Sierść jest inna. Zostawiliśmy Artura na jego łowisku i udaliśmy się do Grzegorza, który łowił na mokrą muchę. Przy połowach nimfy jest to stosowane, że służy nam to jako po prostu spłat. Wiemy wtedy, jaką odległość mamy do nimf. Jaka jest odległość. O, to jako spławiczek taki cały czas sobie obserwujemy na wyciągniętej ręce. Możemy sobie wydłużać to na długą taką nimfę. Też jest bardzo skuteczne. Po prostu nie możemy dojść i sobie do. Że tak powiem, dorzucamy. Długa nimfa przyniosła efekt. Mamy ładną rybkę. Wyjeżdża z hamulca. O! Żyłeczka jest bardzo cienka. Pokazał się. Wziął na dolną nimfę. Górna nimfa jest cały czas w górze. Jest to bardzo duże. No nie poddaje się. Cienki sprzęt. No już złapał troszeczkę tlenu, także możemy go podbierać. Piękny leszcz, wiślany, gruby, piękny leszcz. Bardzo ładna ryba. Oczywiście wraca do wody. No na moje oko jakieś 1,5 kg, 1,70 kg.
piękna wiślana ryba, wziął na dolną nimfę. Teraz ja go tutaj, nie wyrządzając mu krzywdy, odczepię. Bardzo ładnie zacięty za samą, za górną wargę. O, proszę bardzo. Takie ryby łowi się na nimfę, na Wiśle. Każdy wędkarz, który zaczyna przygodę z wędkarstwem muchowym, musi zacząć obserwować przyrodę. Jest to wędkarstwo, które jest to upodobnianie przynęty do żyjątek i much różnego rodzaju latających i wykluwających się z wody. Czyli jak po prostu wchodzimy do wody, bierzemy, tutaj jest taka piękna rafka, podnosimy kamienie i patrzymy sobie, co tutaj mamy ciekawego. Pod każdym kamieniem są to takie kolonie, że tak powiem, różnego rodzaju kiełży, pijaweczek, chruścików. Na tym żerują ryby. Są różne takie domki, ja nie będę w tej chwili tego niszczył, żeby one sobie po prostu żyły. Wtedy dobieramy sobie, jeżeli łowimy na nimfę, to wiadomo, że ta przynęta musi iść po dnie. I ona przypomina takiego kiełża oderwanego od kamieni i dlatego ryba bez namysłu to atakuje. Zresztą był przypadek, tutaj żeśmy pokazali, leszczyk bierze. Wchodzą na takie rafy, żerują. Jest tutaj masę takich przynęt. I zaczynając łowienie, idziemy sobie po cichusieńku, otwieramy kamienie, otwieramy pudełeczko i staramy się coś dobrać przypominającego danego owada. Jest cały zestaw nimf różnego rodzaju, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Na Wisłę nie musi być tego dużo, z tego tytułu, że tutaj są cały czas jednakowe owady. No i to tyle. Teraz będziemy łowili na mokrą muchę. Mokra mucha jest to zatopiona mucha, która wpadła do wody i po prostu są, my tego nie widzimy. Czasami widzimy takie spławy, jakieś takie delikatne oczkowania. Ona płynie pod powierzchnię, ona nie płynie na powierzchnię, są, że płynie na powierzchnię, ale generalnie my łowiąc będziemy tak tą muchę prowadzili, żeby ona była powiedzmy 30-40 cm pod powierzchnią wody i wtedy mamy szansę złowić powiedzmy jazia, leszcza. Zobaczymy, tam widzę takie fajne miejsce, zobaczymy, czy coś uda się nam złowić. Muszę po prostu tylko zmontować zestaw. Okazało się, że Grzegorz miał dziś szczęśliwą rękę i po złowieniu leszcza czekała go kolejna niespodzianka. Wiaterek się zerwał, nie jest nam to sprzyjające, ale postaram się coś zrobić. No i także sznurnu żeśmy troszeczkę po każdym, że tak powiem, dłuższym niełowieniu trzeba sznur, żeby on się ładnie rozkładał, wtedy nam się wszystko to pięknie układa. Proszę zobaczyć. O, i to jest tak, muchę rzucamy wzdłuż nurtu i sprowadzamy, cały czas kontrolujemy jej bieg, dlatego że końcówka sznura, gdy pójdzie w dół, natychmiast wykonujemy zacięcie. I teraz tak, ustawia nam się sznur, spłynął nam sznur w dół. I bardzo skuteczne w tym łowieniu jest takie, o, cyk, sobie po prostu jak na spinie. Ściągamy i wtedy sznur też idzie do dna. Jest to naprawdę bardzo skuteczne. Nie musimy bardzo daleko rzucać, zależy w jakim miejscu, ale o, proszę zobaczyć. Rzucamy sobie tak i cały czas kontrolujemy. Nadmiar sznura wybieramy, dlatego że zrobi nam się o, różnego rodzaju takie pętelki i wtedy nie będzie po prostu skuteczne zacięcie. Jeżeli robi nam się bania cały czas i chcemy dalej, bo uznamy, że ten fragment wody będzie nam, jest, że nam przyjdzie, to robimy pętelki. I wtedy po prostu ten sznur się układa nam w literę S i jest bardzo skuteczny. No, sprowadzamy w dół i mówię i sobie zminimujemy jak gdyby. O! Tutaj mamy coś fajnego. Cały czas kontrolujemy. O, piękny leszcz. Piękny leszcz, naprawdę. Złoty, piękny leszcz. O, poszedł dno.
i sobie bez podbieraczka już wyjechał ładnie. O, piękny. Wziął na muchę tak zwaną prowadzącą. Piękny leszcz. Bardzo ładny. Gruby, wiślany leszcz. Ależ ładnie dostał. Piękny. Piękna ryba. Widać, że na mokrą muszkę można złowić wszystko. Jest to prawda, co opisują w książkach wędkarskich. Na mokrą muszkę łowimy każdą rybę. Piękny, złoty, wiślany leszcz. To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Rapa. Życzymy udanych połowów i do zobaczenia.